Dzień dobry kochani. W tym roku zaczęliśmy szaleć z dekoracjami świątecznymi. Miałam ochotę go dekorować każdy kąt. A zaczęliśmy oczywiście od choinki. Moje dziewczyny same ją w tym roku wybrały i uwaga, przywiozły samochodem. Relacja na kanale w Szumilesie. Choinka w tym roku z takim miksem bombkowym, bo są bombki z mojego dzieciństwa, Grześka dzieciństwa, no z różnych okresów. Są też bombki z tego roku. Lili nawet zrobiła sama jedną, zdecydowanie tęczowymi kolorami wyróżnia się na tle reszty. Spełniłam też w tym roku swoje marzenie o zakupie na święta krasnali. Tak mi się one zawsze podobały, ale nie miałam nigdy na nie miejsca. W tym roku wyszłam ze sklepu uchachana jak małe dziecko, uwaga, z czterema. I powiem Wam, że naprawdę mało brakowało, a kupiłabym jeszcze kolejne trzy. Ale sami przyznajcie, że cudnie się prezentują. Jeden pilnuje drzwi, ma super długie nogi, jest wyższy od Jaśminki. A ten z Milusią zieloną czapeczką, no ja jestem oczarowana. Chyba z kupowania skrzatów zrobię rodzinną tradycję. W ogóle historia skrzatów jest dość ciekawa. Podobno przyszły do nas ze Skandynawii, gdzie pomagają tam Mikołajowi roznosić prezenty. Święta bez światełek to nie święta. Światełka oprócz choinki zawisły też w tym roku u nas na schodach. Ale obiecuję w przyszłym roku rozświetlić też dom na zewnątrz. Nawet kanapa doczekała się świątecznych dekoracji. Te poszewki są obłędne. Ja uwielbiam takie pompony. Są milutkie. Inaczej wyglądają z dwóch stron, więc można sobie zmieniać tą cały ten wystrój jak się chce. Ale słuchajcie, najwięcej pracy okazało się z oknami. Najpierw cały dzień czyściłam okna, bo zostały taśmy z morskiej imprezy Lili. Mam nadzieję, że film z imprezy uda mi się zmontować. Myślałam, że zrobię to dużo wcześniej. A pomysłów naprawdę urodzinowych mieliśmy sporo, więc mam nadzieję, że jednak mi się to uda zrobić. Ale wracając do okien, sztuczny śnieg okazał się dużym wyzwaniem. Kilka godzin zajęło mi umieszczenie tych dekoracji z takich specjalnych szablonów. Przy okazji na półtora okna starczyło jedno opakowanie śniegu, gdyby ktoś chciał się w coś takiego bawić. Dużo, naprawdę dużo szybciej poszło nam z naklejkami. Tam miałam dwa typy tych naklejek, więc te kolorowe wychodziły naprawdę no mega szybko, to tylko wystarczyło odkleić z papieru i przykleić. Z tymi drugimi troszeczkę musieliśmy się siłować, ale też spokojnie dziewczyny same dały radę. A Wy co sądzicie o tym? No mi osobiście bardziej się podoba ten efekt sztucznego śniegu, ale no jednak ten czas poświęcony no kilkugodzinny, no trzeba też brać pod uwagę. Na koniec właśnie jeszcze tego dnia dziewczyny umieszczały do skarpety listy dla Mikołaja. Nie zabrakło też oczywiście własnoręcznie przygotowanych laurek. Ho, ho, ho! Wesołych świąt! I buziaczki! Pa, pa!